Jest z nami pani prezes Marlena Maląg, radna Sejmiku województwa wielkopolskiego, przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, kandydatka startująca z pozycji czwartej. Jest z nami również pani Katarzyna Sójka, kandydatka startująca z pozycji dziesiątej, lekarz, i jest z nami pan poseł Tomasz Ławniczak. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chcemy podsumować tą kampanię, bo to był naprawdę bardzo dobry czas. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z efektywnego wykorzystania czasu kampanijnego, ze wszystkich spotkań z mieszkańcami, a były ich tysiące. Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia, poparcia, deklaracji głosów w niedzielę. Oczywiście tutaj pełna mobilizacja, zależy nam bardzo na tym, aby wszyscy poszli do wyborów. Dziękujemy też za głosy konstruktywnej krytyki, bo oczywiście ona jest potrzebna i ona powoduje, że mamy pewne refleksje, które są niezwykle istotne. My mamy świadomość, że jako ugrupowanie bardzo aktywnie i skutecznie realizowaliśmy nasz program przez 4 lata, ale mamy też świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Dziękujemy też za słowa, które mieszkańcy do nas kierowali. Chociażby jedno zacytuję, które mi utkwiło, bo ono wielokrotnie się pojawiało: bo wy to przynajmniej coś robicie. I to będę tutaj podkreślał. To było dla nas takie naprawdę miłe. Spotkania w każdym powiecie, tych spotkań naprawdę bardzo wiele, wiele uściśniętych dłoni i to nas niezmiernie cieszy. W polityce oczywiście liczy się wiarygodność, liczy się skuteczność, liczy się aktywność parlamentarzystów. Parlamentarzyści mają być z ludźmi i dla ludzi, i tutaj myślę, że pokazaliśmy też jako przedstawiciele powiatu ostrowskiego w Trójkę, że jesteśmy aktywni w tych szczeblach, w których pracujemy. To jest widoczne przez mieszkańców i za to serdecznie dziękujemy. Chcę powiedzieć, że przez te 4 lata kadencji senatorskiej, która była kadencją, uważam, bardzo udaną, wiele się nauczyłem, tym bardziej, że jako parlamentarzysta, jak zostałem senatorem, nie byłem prawnikiem, więc dla mnie pewne kwestie wymagały też dużej nauki, efektywnej nauki. Bardzo się cieszę, że przez te 4 lata naprawdę udało się wiele zrobić, że była efektywna praca w zespołach, które chciałbym w tych zespołach pracę kontynuować jako senator. Pokazaliśmy też to, że dotrzymujemy słowa. Ja tutaj pokażę w wielu kwestiach to też wspólne zabiegi o to, aby środki rządowe, jeśli to możliwe, trafiały do powiatu ostrowskiego. W nim się dzisiaj znajdujemy i o tym będę mówił, ale też oczywiście do wszystkich powiatów, które reprezentujemy. I tutaj taka informacja z wczoraj, która nas też bardzo cieszy, wszystkich tu obecnych, mianowicie powiat kępiński otrzymał 2,5 miliona złotych na budowę hali sportowej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym. To temat, o którym starostowie rozmawiali z nami dość często. Wczoraj Ministerstwo Sportu ogłosiło kolejną listę przyznanych wniosków i te środki trafią do Kępna, co nas niezmiernie cieszy. Więc generalnie, szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, w niedzielę po pierwsze duża prośba, trzeba pójść do wyborów, to są niezwykle ważne wybory, a po drugie wybrać, czy chcemy Polski Plus, czy tej, która jest Polską, w której gospodarka rozwija się znakomicie, w której środki rządowe trafiają na bieżące potrzeby mieszkańców, w której w centrum tej polityki jest człowiek i to dla nas jest najważniejsze. Oczywiście jako senator bardzo proszę Państwa o głos i poparcie. Jest wiele jeszcze do zrobienia. Chciałbym realizować, tak jak powiedziałem, projekty, które rozpocząłem, między innymi albo przede wszystkim te dotyczące dzieci i młodzieży, seniorów, rodzin i przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Pan poseł. Proszę Państwa, kończy się kampania. Cały czas przez ostatnie kilka tygodni wypełniona była od poniedziałku do niedzieli codziennie. Jeszcze ostatnie spotkania będziemy mieć dzisiaj w godzinach wieczornych, także do końca
do końca nie odpuszczamy. Apelujemy o to, aby iść do wyborów. Frekwencja ma duże znaczenie. Jeżeli obóz Prawa i Sprawiedliwości ma wygrać, to nie wygrywa się siedząc na kanapie czy idąc gdziekolwiek indziej, wygrywa się przy urnie wyborczej. Stąd apel do całego społeczeństwa, aby frekwencja była jak najwyższa. Szanowni Państwo, jeżeli w przyszłej kadencji zostanę obdarzony zaufaniem, będę miał mandat, kontynuował będę, przynajmniej tak zamierzam, to co do tej pory, a więc sprawy inwestycji drogowych w województwie wielkopolskim na drogach krajowych, a więc wspieranie samorządów w inwestycjach, w dotacjach rządowych dla dróg lokalnych, a także wspieranie poprzez pieniądze rządowe różnorodnych innych inwestycji, nie tylko drogowych. Oczywiście to jest problem również kolei i modernizacji sieci kolejowej. Prawo i Sprawiedliwość ma tutaj program kolejowy i dalsze plany. Kluczowe rzeczy w tych fragmentach, ja na dzisiejszej konferencji nie będę przechodził już do żadnych szczegółów, ale będą zapadać pod koniec przyszłego, a najprawdopodobniej w 2021 roku. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec przyszłego roku zostanie uchwalony budżet Unii Europejskiej na dalszą perspektywę finansową 2021-2027 i wtedy będziemy widzieli, ile pieniędzy jest w Funduszu Spójności, ile pieniędzy Polska może przeznaczyć na drogi i wtedy z pieniędzy rządowych i europejskich będą montowane różnorodne projekty. Tak czy inaczej najważniejsze jest, że dla Wielkopolski ta kadencja upłynęła na tym, że mamy przygotowaną dokumentację na najważniejsze, kluczowe inwestycje drogowe. Ta dokumentacja zostanie zakończona w 2022-2023 roku i od 2023-2024 będzie można już rozpocząć pracę, jeżeli znajdą się na to pieniądze, a jestem przekonany, że się znajdą. Jeszcze raz apeluję, pójdźmy wszyscy 13 października do wyborów, wybierzmy się na spacer ze swoimi rodzinami, bo zapowiada się piękna, słoneczna pogoda. Szanowni Państwo, właściwie za moment kończymy kampanię wyborczą, chociaż powiem, że nie wiem, czy ona się kończy, czy będzie dalej trwała, bo przede wszystkim zależy nam na tym, aby ten 4-letni dobry czas dla Polski, który rozpoczął się 4 lata temu, trwał dalej. I przede wszystkim te działania, które osobiście też podejmowałam, czy pracując jako wicewojewoda, czy pracując teraz w instytucji wspierającej drugiego człowieka w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przede wszystkim miały służyć człowiekowi i one człowiekowi służyły. Kampania wyborcza to czas spotkań. Zresztą ja w swojej pracy zawodowej chcę spotykać się z mieszkańcami nie tylko Wielkopolski, teraz również spotykam się z mieszkańcami nie tylko naszego regionu, bo w ten sposób zdobywamy informacje i rzeczywiście chcemy reagować na potrzeby wszystkich obywateli. Te spotkania wiele wnosiły. Ja powiem, że ta kampania jest nawet zbyt krótka, ponieważ te wypełniony czas od poniedziałku do niedzieli spotkań i potrzeba rozmowy z mieszkańcami. Mieszkańcy tego chcą, przede wszystkim przedstawiają swoje problemy, swoje zaangażowania. I szanowni Państwo, cóż można dzisiaj powiedzieć, kiedy właściwie za chwilę jeszcze wyruszymy na kolejne spotkania, czy z rolnikami, czy z mieszkańcami rejonu Kaliskiego, bo tam z panem posłem też się udamy, to przede wszystkim dziś warto powiedzieć, że to są najważniejsze wybory po 89 roku. Będziemy decydowali i to w rękach rzeczywiście wszystkich obywateli jest decyzja, w jakim kierunku Polska ma pójść. Czy ma pójść w kierunku pomocy, wsparciu rodziny, a więc inwestowaniu w rodzinę, żeby mogła rozwijać się też nasza gospodarka, w kierunku wiarygodności, a to przez te 4 lata pokazaliśmy i też już pokazujemy kolejne działania na kolejne 100 dni, a więc pamiętamy też o osobach, które potrzebują tego wsparcia, a więc pamiętamy o seniorach. Na pierwsze 100 dni jest zarówno zapisana 13 emerytura, ale jak i 14, ale także mały ZUS dla firm, a więc zależy nam na tym, żeby przede wszystkim zrównoważony i dynamiczny rozwój naszego kraju. A naszym zadaniem tutaj w regionie jest przede wszystkim troska i wsparcie tego zrównoważonego i dynamicznego rozwoju naszego regionu Kalisko-Leszczyńskiego ze wszystkimi miastami, które wchodzą w skład i naszej
Wielkopolski. Jestem przekonana, że będziemy o to walczyli. I o cóż mogę Państwa w tym momencie poprosić? Przede wszystkim o to, abyśmy 13 listopada, października, kiedy zapowiadana jest piękna pogoda, wszyscy wyszli na spacer z rodzinami, ten spacer zakończyli w swoich lokalach wyborczych, decydując o tym, w jakim kierunku ma iść Polska. Oczywiście ja zachęcam, abyście Państwo głosowali na naszego pana senatora i na kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości, bo to zadecyduje, w którym kierunku Polska pójdzie. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, kończy się kampania, ostatnie tygodnie ciężkiej pracy. Chciałam serdecznie podziękować za wszystkie spotkania, za wszystkie miłe rozmowy, miłe gesty, uśmiechy, ale także i za te trudne pytania, gdzie próbowaliśmy wspólnie dojść do pewnego kompromisu. Szanowni Państwo, najbliższe dni to jest decyzja, czy wybierzecie Państwo, tak jak senator powiedział, Polskę plus czy Polskę minus. Mój apel, idźcie w niedzielę na wybory, nie siedźcie w domu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i bardzo. Proszę, jeśli są pytania, to... Jeśli można, tak. Znaczy najpierw tak może bardziej ogólnie. Chciałem się zapytać, czy już mrozicie szampany? Nie, absolutnie. Nie. Mamy dużo pokory. Wyborów nie wygrywa się sondażami. Pracowaliśmy oczywiście intensywnie i dziękuję, że to widzą wszyscy, zarówno nasi zwolennicy, jak i przeciwnicy. To jest ogromna wartość dodana dla nas, że widzą naszą pracę. Natomiast absolutnie nie mrozimy szampanów. Mamy, tak jak powiedziałem, dużo pokory i ewentualnie będziemy je mrozili w poniedziałek, więc póki co nie. Panie. Za pieniądze podatników, za te pieniądze publiczne warto i należy tak bardzo promować, jak to robią zwłaszcza media publiczne, zwłaszcza telewizja publiczna, rzeczy typu disco polo, które staje się takim wiodącym nurtem w tym wszystkim. Czy jesteście fanami disco polo i uważacie, że na to... A ja od razu, panu redaktorowi odpowiem. Nie jestem fanem disco polo, natomiast o wiele bardziej wolę muzykę Fryderyka Chopina, Jana Sebastiana Bacha, czy też Händla. I dla mnie te obszary są obszarami bardziej, o wiele bardziej można powiedzieć, cennymi. To jest rzecz nieporównywalna. Aczkolwiek, szanowni Państwo, trzeba też wspierać kulturę popularną. Myślę, że kultura popularna akurat sama się obroni. Panie redaktorze, odpowiadając tak szczegółowo, ja udzielałem wywiadu w Radiu Centrum też i tam zaproponowano, żebym wybrał jeden utwór na koniec. Boysów pan wybrał. Nie, wybrałem oczywiście fragment, bo tutaj taką suitę, jaką jest Bel na pamięci żałobny rapsod Czesława Niemena. To jest apogeum polskiego rocka i wprawdzie pani redaktor zapowiedziała, że to jest, będziemy teraz słuchali raczej żałobnych tonów, natomiast to jest spotkanie naprawdę świetnej muzyki rockowej z polską wieką, polską literaturą narodową. Tak? I to spotkanie właśnie w tego rodzaju formach powinno być o wiele bardziej promowane, bo mamy tego też w swojej dyskografii więcej, zdecydowanie więcej, aniżeli no, tania muzyka dla bardzo szerokiego odbiorcy. Ale panie pośle, pan tak. Przecież tańczył niedawno na jednym ze spotkań. Żeby... Tak, ponieważ na Stronie Gospodyń Wiejskich nie ma sprawy, ale oczywiście. Tam tańczyliśmy stare polskie przyśpiewki w ludowych i to też powinno być w jakiś sposób promowane. Ja do wójtów i burmistrzów, niektórym przynajmniej, zwracam uwagę, naprawdę organizujcie, niech oni ubierają się w te stroje ludowe, po to, żeby podkreślać właśnie i budować różnorodne wspólnoty narodowe. Też tutaj powiem, że no nie jestem fanem tego typu muzyki oczywiście, tak, natomiast no świetnie się bawię przy tej muzyce, jeżeli są jakieś biesiady i tutaj dziękuję wszystkim kobietom gospodarnym i wyjątkowym za tego typu imprezy, bo wiadomo, że to jest akurat ten czas, kiedy fajnie się przy tym bawi, aczkolwiek nie jestem fanem i nie słucham. Zdecydowanie wolę jakby inne nurty muzyczne, to jest taki szeroki wachlarz tych nurtów. Natomiast oczywiście no, myślę, że kwestia jakby finansowania powinna być rozdzielona na zapotrzebowanie społeczne. Tak? I tak naprawdę gdybyśmy to sprawdzili, jeśli chodzi o mapę,
to tak i tak większość, pomimo tego, żeby się nie przyznała, niektórzy się nie przyznają, tak i tak oczekuje tego disco polo. I to jest moje zdanie. Więc gdybyśmy zrobili mapę oczekiwań społecznych, to to jest największe oczekiwanie, proszę zobaczyć oglądalność w tym czasie, kiedy są tego typu koncerty. Tak mówię, nie oglądam, ale generalnie te statystyki są. Tak? Ale to może nam przenieść na każdy grunt. Przecież z tak zwanych środków promocyjnych, czy środków przeznaczonych na kulturę w samorządach, też są dedykowane pieniądze w ten sposób, jak mieszkańcy oczekują. Mm-hmm. I tak naprawdę nie są to gusta danego samorządowca, czy burmistrza, prezydenta, tylko nie. Tego, czego oczekują mieszkańcy. I tutaj jest wsłuchiwanie się przede wszystkim w to, czego oczekują Polacy, jak, przy czym się chcą bawić, a oczywiście nasze gusta mogą być zupełnie inne, ale to niekoniecznie w ten sposób musimy finansować.